Jest 20 lipca 2021. Gdzie jestem w Hartlepool. No, zacznę od odwiedzenia Mamerta Stankiewicza, znaczy kapitana. Jest mur cmentarza. Westview Cemetery. To już jest trzeci raz, jak jestem na tym cmentarzu. Raz byłem koło 2000 roku. Drugi raz w 2019. Jakoś tak na jesieni. No i teraz jest lipiec 2021. Jest główna brama cmentarza. A obok jest domek ciecia. A jak dziś pamiętam, 20 lat temu to już było. A jakiś sobota albo jakiś inny dziwny dzień. Na cmentarzu ciężko znaleźć mogiłę. No ale tutaj biuro jeszcze było otwarte. Także wszedłem do tego biura i się zapytać o cmentarz. To wiele nie musiałem mówić. Facet od razu wskazał, która to jest mogiła, jakiej szukać. Mogiła Stankiewicza jest najbardziej popularną mogiłą tutaj właściwie. Ktokolwiek tu przychodzi, jeśli szuka jakiejś mogiły, to chodzi o znaczy kapitana. Jak pamiętam, od głównej bramy należy skręcić drugą uliczkę w prawo. Z daleka widzę biały nagrobek. I oto on. Mamert Stankiewicz. Jak odpisywał Borchardt, Mamert został pochowany w miejscu z widokiem na morze. No i te 20 lat temu szukałem tutaj cmentarza, który byłby blisko morza. Ale powiem szczerze, ten cmentarz jest tak dosyć daleko oddalony od morza. Znaczy daleko. Morza stąd nie widać. Nie, to nie jest kierunek na morze. To jest ogólny ogląd na cmentarz. Morze jest w tym kierunku. A tam jest port. W tamtym kierunku oczywiście.
A tutaj plaża. To bardzo ładna. Z wydmami w ogóle. Nawet nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze będę wracał. Hartlepool. Hartlepool. Dzisiaj przyjechałem, żeby zobaczyć statek muzeum. A przy okazji odwiedziłem Stankiewicza. Już taka osobista uwaga. Rok temu, jak tutaj byłem, nie mogłem ukucnąć na kolanach, tak mi kolano napierdzielało. A w tym roku już jest okej. To było tak, 2019 na jesieni. Teraz już jest okej. No nic. Zostawiam mogiłę w takim stanie. No i zobaczymy, kiedy będzie następny raz. Główna brama cmentarza.